Witam wszystkich tuolo dzisiaj na kanale troszkę na temat PlayStation 4, PlayStation 5 i takich headsetów do tych sprzętów. Dużo gramy gdzieś tam po sieci, w drużynach przeciwko graczom. No i przydaje się oczywiście komunikacja. Słuchajcie, ja przerobiłem kilka już takich headsetów podstawowych. Przede wszystkim pierwsze to były headsety takie dosyć tanie, gdzieś tam u nas Logitecha. One się sprawowały dobrze, natomiast mankamentem tych headsetów zawsze było to, że po jakimś czasie tutaj te przewody się wyrabiały i później coś tutaj trzeszczało, wystarczyło delikatnie ruszyć głową i już tutaj nasz rozmówca miał jakieś tam problemy związane właśnie z tym, żeby ten odbiór tego dźwięku od nas był czysty i pojawiały się problemy. Słuchajcie, drugimi takimi headsetami, jakie kupowałem, to były takie headsety już troszkę większe. Były headsety takie kupowane właśnie z AliExpress. Ceny to tutaj było różnie, od 70 zł do 60, także te kwoty one nie przekraczały jakoś 100 zł, że tak powiem. I tutaj jest taki headset, który kupiłem sobie do Playa 4. Tutaj mamy wyjście USB, tak jak widzicie. Przez to wyjście headset był bezpośrednio podpięty do konsoli, do portów w konsoli za pomocą jeszcze przedłużacza, no bo wiadomo, że od telewizora kawałek się siedzi, przynajmniej ja siedzę. I ten dźwięk, słuchajcie, on nie był zbyt fajny, ponieważ gdzieś cały czas pojawiało się jakieś przebicie, zwłaszcza gdy mówiłem. Dużo kolegów narzekało na to właśnie, że są jakieś zakłócenia. No i po jakimś czasie zakupiłem sobie PS5 i tutaj jeżeli chodzi o PS5, no ja przerzuciłem ten headset, tak samo podpiąłem pod wyjście USB, no i to samo było. Za każdym razem, gdy się odzywałem, gdy po prostu ten headset musiał przesłać jakiś dźwięk ode mnie, pojawiało się jakieś zakłócenie po prostu w tle i to było słyszalne, tak? Jeżeli mówimy o jakichś tam grach takich PvP typu Hunt Showdown, gdzie dźwięk gra naprawdę dużą rolę, ponieważ musimy często usłyszeć skradającego się przeciwnika czy coś w tym stylu, no to przeszkadza i działa tak w taki sposób frustrujący dla naszych kompanów. No i po prostu ja już nie mogłem jakby wcześniej dalej używać tego headsetu. Natomiast same słuchawki, słuchajcie, to są takie najzwyklejsze. One się często pojawiają pod różnymi nazwami na AliExpress. To jakaś firma robi po prostu. One się tam różnią najczęściej jakimiś pierdołami. Natomiast cała mechanika tutaj, te przetworniki, te głośniki i tak dalej, one są praktycznie niezmienne. I to jest zestaw, który działa. I jeżeli ktoś po prostu potrzebuje takiego zestawu do tego, aby sobie słuchać gry, żeby grać sobie w singla, żeby słyszeć dźwięk przestrzenny, to te słuchawki, słuchajcie, w tej kwocie 50, tam nie wiem, 4 zł, one kosztowały teraz może 60 kosztują, one są wystarczające, tutaj nie ma problemu żadnego i z tego co pamiętam, tutaj była też możliwość wyboru wtyku. I ja wtedy myślałem właśnie, że bezpośrednio jak podepnę do konsoli, to będzie lepiej, dlatego tutaj jest USB, natomiast w tej chwili zdecydowałbym się na inny wtyk i też takie słuchawki, słuchajcie, takimi słuchawkami ostatnio zajmuję się, gram. Te słuchawki w podobnej kwocie, czarno-niebieskie elementy, fajnie to wygląda, o wiele lepiej mi się wydaje niż tamto się prezentuje. Tamte jeszcze miały tutaj jakieś takie diody, które od czasu do czasu świeciły, zmieniały kolor. Po podpięciu to akurat widać. Natomiast te tego nie mają, właśnie zależało mi na tym, żeby one nie generowały żadnego światła, ponieważ ja gram w nocy często i nie chcę budzić swojej drugiej połowy jakimiś tam dodatkowymi refleksami świetlnymi w pokoju, więc zdecydowałem się na coś takiego. I tutaj, słuchajcie, przez przypadek zamówiłem sobie wtyk jack 3,5 mm i po prostu byłem mega zawiedziony, jak to do mnie przyszło. To jest zrobione akurat, słuchajcie, z takiej gąbki do makijażu. Taka przesłona po prostu, żeby nie było słychać tych moich oddechów czy jakichś tam innych dźwięków z zewnątrz, ale to jest akurat, to akurat sam zrobiłem. Natomiast tutaj ten wtyk właśnie, on mnie najbardziej zdenerwował i te słuchawki dosyć długo leżały po prostu nieużywane i to przyszło mi w takim oto pudełku, też oczywiście AliExpress, tak jak wcześniej wspomniałem, też tam jakaś kwota około 60 zł. Nie pamiętam dokładnie tej kwoty, ile to tam było.
I to tak mniej więcej tutaj macie informacje na temat technikaliów. I to jest mega fajny zestaw, ponieważ tutaj gdy grałem na tych wcześniejszych słuchawkach podpiętych przez USB, koledzy narzekali na te dźwięki. No i w końcu ktoś mi powiedział właśnie, że przecież w tym padzie, słuchajcie, czy to PS4, tutaj mamy wtyk jack 3,5 mm i to samo mamy w padzie od PS5, 3,5 mm. Mamy tutaj, podpinamy po prostu te słuchawki pod te pady i wtedy nie ma żadnego problemu. Po prostu konsola sobie przekształca ten dźwięk za pomocą właśnie tego pada, trafia po prostu za pomocą jakichś fal czerwonych prawdopodobnie do tej konsoli, a nie po kablu. Nie ma żadnych szumów, nie ma żadnych zakłóceń, nie ma żadnego problemu tak naprawdę. I tutaj te problemy się kończą. Więc tutaj gram teraz na takim headsetie i jest też fajnie. Tak jak widzicie, on tutaj też ma, tak jak w tamtym, potencjometr po prostu do tego, żeby ten dźwięk sobie regulować, głośność tego dźwięku w grze. Oczywiście wszystkie opcje znajdują się w regulacji dźwięku w PlayStation, tak? W menu PlayStation, w menu rozgrywki możemy sobie tutaj poustawiać, dostosować, jak głośna ma być dla nas gra, jak głośni mają być dla nas towarzysze i tak dalej, więc wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast tutaj właśnie mamy tą opcję podpięcia do pada. I tutaj, słuchajcie, trzecia sprawa. W końcu, można powiedzieć, dorobiłem się, tak naprawdę dostałem tutaj taki fajny prezent, ponieważ teraz mamy święta, ja dostałem to fajnie od Mikołaja, można powiedzieć, mojego stratego. Taki sprzęcik, słuchajcie, jest to taki headsetik dedykowany, po prostu sygnowany znaczkiem PlayStation. W tej chwili to jest na Allegro, zdaje się, po 170 zł. Jeszcze nie testowany, jeszcze nie otwierany, tak jak widzicie, więc dzisiaj taki unboxing. I ja dzisiaj po prostu sobie będę śmigał, grał sobie na tym headsetie i po prostu po jakimś czasie zrobię sobie porównanie. Po prostu ciekawi mnie, czym to się różni od tego, tak? Tutaj mamy też 60-70 zł, a tutaj mamy 170 zł i ciekawi mnie, czy ta cena jest adekwatna do jakości, jaką tutaj po prostu będę się starał zaobserwować różnicy po prostu jakościowej. Zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie to otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Pudełeczko, słuchajcie, wygląda ładnie. Z tyłu mamy wszelkiego rodzaju informacje takie podstawowe, że to headset i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będę Wam tego czytał, jeżeli chcecie, macie ochotę, to sobie to poczytacie. No tak jak widzicie, tutaj nie ma języka polskiego, czyli ktoś tutaj o nas zapomniał. Nie, no jest tutaj na dole, tak? Zestaw słuchawkowy dla PlayStation 5 konsoli. Także to jest wszystko po polsku chyba, co tutaj się na zewnątrz znajduje. Trzy plomby takie, zaraz sobie je rozetniemy, zajrzymy do środka. Zrobimy ten unboxing. Ja, słuchajcie, już to rozcinam. I sobie zobaczymy, jak to jest zapakowane i z czym to się je. Dobra. Sobie zaglądamy do środeczka. Jakaś tam ulotka. Trust Gaming. Tutaj co, jak, gdzie podłączyć, czyli mamy odłączany, słuchajcie, mikrofon z tą nakładką, którą ja sam zrobiłem i dodatkowo mamy odłączany przewód po prostu do słuchawek. To jest coś, co ja uwielbiam w słuchawkach. Słuchajcie, jak ja kupuję teraz słuchawki, to szukam tylko i wyłącznie takich słuchawek tak naprawdę. Tak, żeby od tych padów na uszy po prostu, żeby można było odpiąć wszelkiego rodzaju przewody. To jest bardzo dobre w czasie jakiegoś transportu, przenoszenia sprzętu, czy w jakimś tam dłuższym jego składowaniu, że tak powiem. To jest fajne, bo to odpinacie, nic Wam tutaj się nie ma prawa ułamać, zniszczyć, a nawet gdy uszkodzicie w jakiś sposób przewód, to wystarczy sam przewód wymienić, nie trzeba robić jakiegoś lutowania, innych takich bzdetów. No i oczywiście ten przewód tutaj od słuchawkowy wchodzi nam tutaj do tego jacka, do pada. Mamy jeszcze wyłącznik mikrofonu oraz potencjometr do po prostu ustawiania większego głośności, po prostu zwiększania głośności. No i jakieś tam podziękowania, inne bzdety, tak?
Tutaj jeszcze mamy jakąś taką teczkę dziwną z jakimiś informacjami. Nie chce mi się czytać, szukać języka polskiego. Nie o to chodzi. Ale coś takiego jest, możecie sobie tutaj poszukać, pokopać. O, i to jest właśnie tutaj... to jest coś, co ja zrobiłem z tego takiego, widzicie. To jest miększe troszkę, to jest twardsza jakby gąbka, więc tak to mniej więcej wygląda, ale to jest właśnie, jak będziecie gdzieś w terenie i będzie wam wiatr dmuchał, albo cokolwiek wam dmuchać w mikrofon, to po prostu to stopuje jakby te dźwięki, tak, te trzaski, które się pojawią u naszego odbiorcy. Przewód jack 3,5 mm, oczywiście z sekcją do tutaj mikrofonu, czyli mamy te 4 segmenty, a nie 3, czyli masa lewy prawy, a tu mamy masa lewy prawy mikrofon. Pałąk, słuchajcie. A jeszcze tutaj jest jeszcze coś takiego. Aha, tutaj mamy mikrofon. Też, słuchajcie, na tym jacku. Jakaś taka nakładka. I puść programu, czyli same słuchawki. W środku już się nic nie znajduje. Tu słuchawki mamy w takim oto woreczku, w którym przeważnie pakowane wszystkie konsole były do tej pory. PlayStation. I mamy nasze właśnie tutaj słuchaweczki. Bardzo ładne logo PlayStation. Najładniejsze logo, jakie mógł ktokolwiek wymyślić dla konsoli tak naprawdę. Z jednej i z drugiej strony. Zobaczcie, jak to fajnie tutaj te nauszniki pracują. Długość jest regulowana. Odbywa się to poprzez takie wysunięcie i wsunięcie, to jest płynne. Tutaj nie mamy żadnych takich przeskoków, trzasków. To jest dosyć fajne. Ten pad tutaj jest taki dosyć miękki i dosyć taki duży. Wydaje mi się, że to będzie dobre i po dłuższym graniu po prostu te elementy nie będą nam męczyć głowy ani ucha. Słuchawki są cięższe niż tutaj te Chińczyki. To już czuć po prostu, że nie powiem wam ile, ale tak wydaje mi się, że tak z 1/3 masy one są jakby trochę cięższe od tych. Czy to będzie stanowić jakiś problem? Wątpię. Słuchajcie, nasza głowa, nasz kark po prostu też potrzebuje czasami troszkę obciążenia i tutaj nie powinno być żadnego problemu. Może jacyś tacy mali gracze, tak? Jakieś dzieci czy coś w tym stylu, gdzieś by to jakoś odczuły, natomiast dorosłe chłopy i kobiety jak najbardziej nie będą miały tutaj żadnego problemu. Oznaczenie prawy, lewy, fajnie. Tutaj mamy jeszcze Made in China oczywiście. Importował ktoś z Niderlandów, tak? Czyli z tej naszej Holandii. Teraz tak, tutaj na tym lewym padzie zdaje się. Na lewym padzie? Tak, na lewym padzie, na lewym nauszniku znajdują się te wszystkie potencjometry. On tutaj jest akurat na maksa podgłośniony. I tutaj ta blokada mikrofonu, zdaje się, że ona jest przesuwna. Tak jest, robi taki klik głośne i wyczuwalne. Więc spoko, pady mięciutkie. Zobaczcie, jak one są tutaj. Ta skóra syntetyczna, ona nie idzie dookoła, bo one najczęściej się wycierają, co zresztą tutaj mogliście zauważyć przy tych słuchawkach. Może nie przy tych, a przy tych. Te były najdłużej eksploatowane. O, widzicie takie coś. Jeżeli tutaj ta skóra syntetyczna, ona jest w całości pokryta, ten pad jest w całości pokryty tą skórą, to w tym miejscu kontaktu tej z naszą skórą naszej głowy, z włosami, no dochodzi po jakimś czasie po prostu do starcia tego i to wygląda tak nieestetycznie. I to troszkę słaby temat to jest, tak? Trzeba to po jakimś czasie wymieniać. Natomiast w tym przypadku ta skóra syntetyczna, ona się tutaj kończy w miejscu właśnie styku kontaktu tego pada z naszym ciałem i ja tutaj widzę, że to już fajnie wygląda. Widać, że to jest po prostu coś fajnego, coś profesjonalnie zrobionego, przemyślanego przede wszystkim. No i tyle. Tutaj mamy te muszle na uszy, mamy takie spłaszczone, eliptyczne, natomiast w tamtych dwóch produktach mieliśmy te muszle takie okrągłe. Ja mam, słuchajcie, nieduże uszy, więc tutaj podejrzewam, że one będą idealnie dla mnie, że tak powiem, skrojone i tutaj będę się w nich czuł naprawdę fajnie. Więc co, słuchajcie, ja podpinam
sprzęt za chwilę mi się tutaj pad naładuje i oczywiście hancik pójdzie do południa, później obiadzik, później znowu poprawka w hanta. Tak podejrzewam, że tak dzisiaj dzień spędzę, bo mam w końcu taką sobotę, że mogę odpocząć, więc no, będę testował te słuchawki. No i zobaczymy, czy moi po prostu gracze, moi znajomi usłyszą jakąś różnicę między tym zestawem tutaj za te 60 zł z AliExpress, a tym zestawem. Zobaczymy. I też zobaczymy, czy ja poczuję jakąś różnicę, czy będę słyszał jakoś lepiej, jak ktoś się gdzieś tam zakrada, czy będzie to wpływało na podejmowane przeze mnie decyzje w szybszy sposób. No i oczywiście wiadomo, no większy fan z gry, tak? Jeżeli ja gram lepiej, bawię się lepiej, no to wszystko jasne. Dobra, dzięki za oglądanie, słuchajcie. Jeżeli Was ten temat interesuje, napiszcie w komentarzach. No i zapraszam na kolejny materiał, w którym wypowiem się troszkę więcej już po samym użytkowaniu tego sprzętu. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo to już za chwilę. Do usłyszenia, hejka.